Dzień dobry, witam was kochany, serdecznie. Mam na imię Antero Kaczan Szymwielski. Co? Polskie nazwisko, Polak urodzony w Brazylii. I z tego powodu mój polski jest tak złamany. Troszkę. Jeszcze. Kochany, z całym sercem chcę wam zachęcać. I przede wszystkim chcę mówić do ludzi, którzy w pewnym sensie już są zmęczone. Słowo teraz kieruję dla ludzi, którzy są zmęczone przede wszystkim z grzechem. Osoby, które być może do końca nie wiedzą, co to jest grzech, jak to działa i tak dalej, ale po prostu, że są zmęczone w różnych odmianach problemów, które pojawiają się w życiu. Ale zanim kiedy parę słów będę mówić, czytam wam Ewangelię Mateusza, rozdział 11, wersety 28. Potem. Mateusza 11, 28. Słowo Pana Jezusa Chrystusa, który mówił do ludzi tamtego czasu i te słowa są aktualne dzisiaj. Pan Jezus mówi tak: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca i znajdujecie ukojenia dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe i brzemię moje lekkie. 28 jeszcze raz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Ta słowa Pana Jezusa Chrystusa jest aktualna dla każdego z nas. Mówiłem i powtarzam. Jeśli ty, kochana, kochany, jesteś już zmęczeni. Zmęczeni z różnych dziwnych grzechów. Wystarczy z całego serca przychodzić do Jezusa pokutować z grzechów, wyznawać grzech Bogu, przyjmować Jezusa Chrystusa swego Pana i Zbawiciela. A Pan Jezus Chrystus przebacza wszelkie odmiany grzech. Ale kochany, a być może konkretnie nazywamy po imieniu tych grzechów. Być może ty jesteś osobą uzależniona. Uzależniona w różnych odmianach alkoholu. I z powodu alkoholu twoje życie już jest ruina. Albo być może z powodu alkoholu twoje życie już jest blisko ruiny. I to jest dobra nowina dla ciebie, kochany. Słuchajcie, Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, wziął na siebie wszelki grzech, wszelki niemoc, wszelkie odmiany nauki, wszelkie odmiany przekleństwo, aby zdać tobie mnie prawo stać dziećmi Bożymi. I nie tylko aż, nie, dzieci Bożymi, ale ludzie wolni. Kochani, z doświadczenia wam mówię. Wiele lat temu borykałem się też z powodu alkoholu. Ale kiedy mówiłem: Pan Jezus, od dzisiaj nie chcę już borykać się z tego problemu alkoholizmu. Zabiera ode mnie. Słuchajcie, tu jestem i mówię wam. Bóg jest Bogiem prawdziwy i może ty uwalniasz ciebie tu i teraz od alkoholu. I będziesz wolna osoba. A być może kto słucha, bo nie ma tym problemem z alkoholem, ale cierpi z powodu narkotyki różne. Być może ktoś myśli: no, ja mam problem z narkotyki. Mocny i mniej mocny. Słuchajcie, bez względu jak odmienne narkotyki, Pan Jezus może cię uwalniać. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem realny, żywy, który może dotykać cię przez moc Ducha Świętego. Jeżeli ty chcesz być wolny od nałogów, narkotyków, Bóg jest w stanie tego zrobić. Sam uwalniał mnie. A być może jest osoba pełna nerwów, cierpi jakiekolwiek odmiana choroba, która powoduje, że jest osoba zdenerwowana, nerwów, tak? I masz z tego powodu problemów z małżonką, w rodzina, albo z znajomą. Słuchajcie, Bóg jest Bogiem realnym, ty nie musisz cierpieć, czy nie musisz ginąć. To jest dobra nowina, kochany. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ciebie. Jeżeli przechodzisz do Jezusa,
sercem z wiarą, Pan Jezus dotyka Cię przez moc Ducha Świętego, a Ty będziesz wolny z tego nerwy, albo przemocy, albo pornografia, albo szatyczeństwo, albo często być może Twoja rodzina już jest blisko ruiny z powodu szatyczeństwa. Bez względu problemów, które mogą czynić na Twojego życia, Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu i mówi Tobie teraz przez tego słowo: chcę Ciebie uwalniać. Ja wykupiłem Cię na krzyżu. Ty możesz być mój. Pan Jezus Chrystus przez tego słowa mówi: Ty możesz być całkowicie osoba wolna w jakichkolwiek problemów. Dobra nowina polega na tym, że Pan Jezus Chrystus tego robił dla nas za darmo. Z łaska możemy tego przyjąć. Wystarczy uwierzyć i przyjmować. Ze skruszonym sercem powiedzieć: Panie Jezus, ratuj mnie. Panie Jezus, ratuj mnie. Ja nie chcę tak żyć. Kochany, sercem wam mówię, bo taki byłem. I prawie już 30 lat temu Pan Jezus Chrystus mnie uwalniał. Słuchajcie, jestem wolnym człowiekiem, bo Pan Jezus Chrystus jest Bogiem realnym. Chrześcijaństwo to nie bajka. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to nie jest religia. Religia zabija. Religia tylko chce Twoje pieniążko i oszukasz Ciebie. Każda religia to jest przepięso diabeckie. Szatan wymyślił religię przez ludzi szczywy, bo chcą pieniędzy i władza. Religia to jest przekręstwo diabelskie. Ale dobra nowina, kochany, Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby dać Tobie wolność. Wolność również od przekręstwa religii. Bądźcie wolni. Bądźcie wolni. Przychodźcie do Jezusa. On was kocha. On was kocha bardzo. Nie musicie borykać się z różnych problemów. Ja już oddał mikrofon. Jeśli ktoś ma odwagę, jest pokorny, zapraszam do siebie. Tu i teraz. Będziemy rozmawiać, będziemy modlić o Ciebie. Razem z Tobą będziemy wołać do Boga. Od cuda. Cuda uwolnienia, uzdrowienia. Cuda zbawienia. Niech Bóg was błogosławi w imieniu Jezus Chrystu. Niech Duch Święty dotyka waszym serce. Mocno. Błogosławiam Twoje życie, Twoja praca, Twoja rodzina. Życie fizyczne i finansowa. Niech Bóg Cię błogosławi w imieniu Jezus.